rządu. Ukraina apeluje o uznanie rosyjskiej agresji za zbrodnie wojenne, a Władimira Putina za zbrodniarza wojennego. Chce jak najszybszego pociągnięcia okupanta do odpowiedzialności. To już 20 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji, której celem stały się nie tylko obiekty wojskowe, ale również cywilne. Budynki, szkoły, szpitale. Rosyjscy okupanci zniszczyli 3,5 tysiąca obiektów infrastruktury na Ukrainie przez 20 dni wojny. Przykładem jest chociażby ta szkoła w Mariupolu, zniszczona przez rosyjską rakietę. Prawdziwy dramat rozegrał się dziś w Czernichowie, gdzie rosyjskie wojska otworzyły ogień do ludzi stojących w kolejce po chleb. Według ukraińskich mediów zginęło co najmniej 10 osób. Wśród zabitych cywilów są także dzieci. Do dzisiejszego ranka zabito 103 dzieci. To jednak namiastka zbrodni wojennych, jakich dopuszcza się wobec Ukrainy Rosja z Władimirem Putinem na czele. Okupanci odpowiedzą za każde zło wymierzone w nasz kraj i naród, deklaruje ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Intensyfikujemy pracę nad postawieniem najeźdźców przed wymiarem sprawiedliwości. Musi istnieć Trybunał Międzynarodowy i taki powstanie. Rosja zapłaci za wszystko, co zrobiła przeciwko Ukrainie, przeciwko naszemu narodowi, za każdy akt terrorystyczny swoich wojsk na terytorium naszego kraju. Prokuratura Ukrainy organy ścigania rozpoczęły już pracę w tym zakresie. Sprawę rosyjskich zbrodni na Ukrainie ma zbadać Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Wczoraj główny prokurator Trybunału, Karim Khan, rozmawiał na ten temat na Ukrainie. Z kolei dziś przybył do Polski. Prawo musi w tej chwili postawić sobie za cel mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy zostali dotknięci konfliktem. Ludzie na Ukrainie cierpią i właśnie prawo musi tam odnaleźć swoje miejsce. Naszym wspólnym zadaniem jest udowodnienie tego, że prawo nie jest w tym przypadku abstrakcją, ale jest ono wprowadzone do walki w celu ochrony i zapewnienia sprawiedliwości. W śledztwo przeciwko Rosji angażuje się także Polska. Nasz kraj pomaga w gromadzeniu dowodów, które następnie przekaże do Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Mogę Państwu poinformować, że zostało zebranych już ponad 300 świadectw procesowych, czyli protokołu zeznań świadków, którzy opisują konkretne zbrodnie i występki, które miały miejsce w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Do tego dochodzi masa innych materiałów dowodowych, zarówno wideo, jak i zdjęciowych, których w sieci nie brakuje. Trybunał w Hadze ma bardzo mocne narzędzia do tego, żeby sprawę rosyjskich zbrodni przeciwko ludności ukraińskiej osądzić, akcentuje dr Michał Skwarzyński. Trybunał w Hadze nawet bez przesłuchania świadków mógłby to postępowanie przeprowadzić w oparciu o dowody natury cyfrowej, gdzie każdy biegły z informatyki mógłby wypowiedzieć się co do ich wiarygodności, no, a one są bezwzględne, one w jednoznaczny sposób wskazują, że Putin jest zbrodniarzem wojennym. Co jednogłośnie uznał wczoraj amerykański Senat. Wszyscy w tej Izbie, demokraci i republikanie, zjednoczyliśmy się, aby powiedzieć, że Władimir Putin nie może uciec przed odpowiedzialnością za okrucieństwa popełnione wobec narodu ukraińskiego. Z kolei dziś Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał atak Rosji na Ukrainę za nielegalny i wydał zarządzenie nakazujące przerwanie operacji militarnej. Pytanie, czy Rosja będzie respektowała wyroki międzynarodowych trybunałów. Kraj ten wystąpił już z Rady Europy, a 8 lat temu wycofał swoje podpisy pod statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego.